Grosz. Tyle miałaby wynosić opłata za metr kwadratowy ogródka gastronomicznego dla poznańskich restauratorów. A przynajmniej o to apelują radni z klubu Wspólny Poznań. Wydaje mi się, że to już czas najwyższy, żeby pomyśleć o tym, jak to rozwiązać w tym roku. Według radnej Doroty Bąk-Hammermeister takie obniżenie stawek może realnie pomóc restauratorom. Zwłaszcza, że sam pomysł jest już sprawdzony. W zeszłym roku Rada Miasta przyjęła taką uchwałę, w której obniżyła te stawki do 1 grosza, ale na 3 miesiące. No wszyscy wtedy myśleliśmy, że pandemia potrwa krótko. Dlatego te stawki były potem podnoszone sukcesywnie, aż jesienią osiągnęły pułap 1 złotego za metr kwadratowy za dzień. Restauratorzy o zgodę na wystawianie ogródków mogą starać się od 15 marca. Jednak to, jak szybko one ruszą, jest jedną wielką niewiadomą, bo nie ma jeszcze żadnych rządowych wytycznych w tej sprawie. W tej sytuacji, jak zapewnia zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, miasto będzie elastyczne i pomoże przedsiębiorcom. Będziemy starać się, żeby te opłaty były preferencyjne, podobne jak w zeszłym roku i co ważne, również utrzymać bardzo takie ułatwiające zasady lokalizowania tych ogródków, tak jak też to było w zeszłym roku. Restauratorzy podkreślają jednak, że taka pomoc jest dla nich ważna, ale przydałyby się jeszcze inne działania. Według Piotra Koniecznego z Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej przedsiębiorcy liczą między innymi na umorzenie opłat za koncesję, a nie na ich odroczenie, jak zaproponowało miasto. My płacimy koncesję za alkohol, a nie wolno nam go sprzedawać, więc powiem szczerze, to są takie kuriozalne sytuacje i rzeczywiście rozmawiamy też z miastem na ten temat. I też to będzie jeden z tematów podczas, mam nadzieję, marcowego spotkania Okrągłego Stołu, bo jest to rzecz bardzo niepokojąca. Na horyzoncie jest jeszcze jeden problem dla poznańskich restauratorów, zwłaszcza tych, którzy swoje lokale prowadzą na Starym Rynku. Od dawna zapowiadany remont płyty. Proszę sobie wyobrazić, zeszły rok. Teraz mamy kolejny rok, w którym odbywają się prace archeologiczne. Za chwilę ma się zacząć remont płyty Starego Rynku i to wszystko jest jeszcze wymieszane z COVID-19, prawda? No można by wyobrazić sobie, że nie da się tylu epidemii w jednym miejscu skoncentrować, no a życie jednak mówi, że to jest możliwe. Choć przebudowa jeszcze nie ruszyła, restauratorzy drżą na samą myśl o ewentualnych opóźnieniach i wskazują przykład Placu Kolegiackiego, bo taki poślizg w budowie może oznaczać upadek ich biznesów. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.